Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony żuraw.pl. Witam w kolejnym odcineczku z Hearthstone'a. To będzie trzecie moje podejście do areny, tym razem na serwerze azjatyckim stypendium imienia Kel'Thuzada. Dostajemy darmową arenkę, zagramy sobie. Jesteś tu od niedawna, co? Dobra, pokażę ci, o co chodzi na arenie. Wykrasowcy z podwójną specjalizacją robią w tym tygodniu furorę na arenie. To nasi bohaterowie w przebraniu. Co my sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie kapłana. Bogini wzywa. Ja bym sobie wziął kapłana. Kapłano, czarnoksiężnik wygląda dobrze. A teraz wybierz kartę, którą dodasz do talii. Pięta fala, bbbb, zryw, okrzyk bojowy. Wszystko dobre, ale dobra, posłuchamy się. Daj wszystkim wrogim stronnikom minus 2 do ataku w tej turze. To spoko, karcioczko wykonane. Czy zwi smoczą jeść, czy nie? Chusteczka jest w takim razie. Daj wrogiemu stronnikowi. Zadaj 3 obrażenia stronnikowi wszystkim pozostałym, ale wydaje się ten jest jedynką. A ten jest 4-3 z zamrażaniem. To weźmy chwileczkę. Kolejny punkt uwagi stronnikowi, daj mu zryw. No, teoretycznie można do czegoś użyć. Przywróć 3 punkty zdrowia, albo dwójeczkę, albo czwóreczkę. No dobra, zabierzemy to. Zniszcz stronnika w tasy 3 bezużyteczne chochliki. No dobra, weźmiemy, to jest zawsze removal. Czwórka albo dwójka. Czwórek mało, więc weźmiemy czwóreczkę z prowokacją. Połocienia śmierć, plugawa wiedza. To jest fajne, bo daje 2 karty, ale losowe. Nie no dobra, remowa na mocnych stronników sobie nie. No i rozgarcie duszy, więc więcej to się nie da wymyślić. Zamraź wroga po raz piąteczek. Może dojść zamrażanie wroga drugi raz. Dobra, mamy takiego krokoliszka. Mumie z odrodzeniem. Klasy Prima, dobra, nie mamy tutaj Prima. Klątwa zagłady, boska tarcza. To jest boska tarcza, wydaje się lepszy. Ale dajmy obrażenia od zakręć. A, weźmiemy sobie to. Pyrypy, przyzwij giermka, prowokacja, zryw. Wrażenia od zaklęć. Powrócenie śmierć po raz drugi. Kureczka. Jeszcze 10 kart. Czwóreczka taka. Piąteczka taka. Czy to weźmiemy? Mocnych kart nie ma, więc to może być. Pustka. Dobra, niech będzie szóstka. Siódemka albo piątka. Chyba siódemka ma mało takich kart. Nie
taka trójka zwykła. Powodzenia ból. Prowokacja może będzie lepsza. Powodzenia śmierć po raz kolejny. Nie, grubo warunek może będzie lepsza. I mamy jeszcze... Fajna. Ten jest 3 na 6 za 4, ten jest 4, 5, ale ma agonię. Dobra, weźmiemy sobie fajne, ale to tylko dwie legendy. Innemu graczowi na arenie i sprawdź, Dekun. Jak spisuje się twoja talia. Midrange, Priest, Warlock, 78,5 ocena, więc taka nie najgorsza wydaje się. Więc zagramy sobie tą areneczkę. Zobaczymy, jak to będzie. Tyrande kontra Rexxar! Niech rozpoczną się głowy! Eluno, daj mi siłę. Szóstkę, szóstkę, no to dwie szósteczki sobie wyrzucimy. Nie ma sensu, jeśli chociaż mamy jedynkę, która zasadniczo do niczego nie robi w tym momencie. Zawsze można zagrać. Chociaż on to może zniszczyć. Ale jak zaczynamy, to warto coś wyrzucić na ten stół, prawda? Interes się kręci. Wang. Dobra, to pani masz demonka. To nie ty wybierasz różdżkę, głuptasku. Dobra, myślę, że zamrozimy diabła. Pokaż, kotku, co masz w środku! No, nie, nie. To jest spoko, bo mogę przyzwać jego kopię jeszcze tej prowokacji. To by było całkiem spoko, gdyby mi się udało to rzucić na prowokację akurat. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Ale się nie uda niestety. To trudno się mówi. Jeden stronnik mi przeżyje przynajmniej. Jeśli mi tak. Dobra, no to jak ciśnie tak. Czarny lód. Dobra. Mamy w ten deseń. No mam znowu sobie... Bestia. Zabierzcie je ze mnie! Bestia. Bestia, bestia. Bestia jest... Czarny lód! Okej.
Tego się spodziewasz? Kolejne bestie. Pomożesz skróconemu wędrowcowi? To w sumie nie jest takie złe. To w sumie nie jest takie złe na razie. On nie jest z czym. Demona, to my go zamrozimy. Dobierzemy karcioszkę. No i chyba mam ten pierwszy meczek, coś mi się wydaje. Odkryj smoka, no tylko co ci da smok w tym momencie? Chyba tak nic chyba. Chyba nic właśnie, tak mi się wydaje. Dobry miałem po prostu mulligan, gdy karty podchodziły w tempo. Więc pakieciki wpadły, łowca demonów, kłowca i kapłan. Świetnie! Zagraj 50 kart. No i spoko. Też myślę, że się uda, więc będzie to udane. Jakby nie było przynajmniej pod względem pakiecików. Weekendik, czy też odcineczek z Hearthstone'a. Co ciekawe, nie spodziewałem się aż tak w początku, bo ostatnie te arenki szły mi bardzo, bardzo źle, ale to dopiero początek. Mój drogi Malfurion. Dobra, mamy jedynkę, mamy słowo cienia śmierci, to będzie potrzebne, to też będzie potrzebne. Mam jedynkę, trójkę i szóstkę. Jedynka zawsze ok, dobra, co będzie, to będzie. Wyciszmy to. Synchronize, dobra. No to mamy. Mamy od razu, tak? Będzie musiał Hero Power najprawdopodobniej zagrać. Albo i nie. Albo i nie. Albo i nie. Więc czego mi się nie opłaca. Nie mam czym zresztą go zabić. Pytanie teraz, co ja mogę to zrobić? Dobra. Ukrycie. Dobra, mamy takiego ziutka w takim razie. Taki ziomalek, który wskoczył mi tutaj na... Dobra. Piesun. Ok. No dobra, no to zabij. Jeszcze na mnie za wcześnie! Bez ręki to jak bez ręki! Gotowe! Dobra. Ziomek tutaj mi strasznie bruździ. Nieźle to rozjebał. Podziwiam typa za... Czy w cieniu panuje chłód? Gotowe. Dobra, no karcioszkę sobie dobieramy. Wyjeżdża mi tu coś pewnie zaraz. Dobra kryjówka.
Agonia przez wismoczą jeść czczynię. Co tu zrobić? Czarny lód! No to smoczka wywalimy na stół. Już ciężka rozkmina. Dobra kryjówka. Dobra kryjówka. Kogo nie czeka. A to on jest pod co? On ma za chwilę pałę. Jest druido kapłan, tak? Jeszcze 5 minut. Dobra, myślę, że w tym momencie to jednak chyba szkodzę, może być to wysoko. Ja tu muszę czyścić stół, bo nie mam czym. Nie mam tych ziutków, nie mam słowa cienia. Ból, tylko słowo cienia śmierć, które mi się do niczego nie przyda. I ty to nazywasz bronią? No dobra, dał mi. To może wytradować, jeżeli za to. Okej. Ja potrzebuję jeszcze 5 minutek. To może tradować dalej. Dobra, tego zabiję akurat, to nie jest problem. To będzie konkretne zwycięstwo! Na nikogo nie czeka. Myślę, że zrobimy tak. Magia to nie zabawka! Subcio, i teraz zrobimy tak. Żeby mi się ten ziutek nie cofał z powrotem do ręki, bo on za dużo mi już nabruździł. No, to spoko, karcioszki mi nawet wpadły. Spoko, karcioszki mi nawet wpadły. Co tu? Tam jeszcze mrożonko. Więc nie ma źle. Więc nie ma źle. Co tu zrobić? Auć. No to jest faktycznie. Na nikogo nie czeka. Faktycznie lipa trochę. Dobra, to.
Uważaj z tym! Gotowe. Dobra, no. Jest spoko, bo ukradłem mu swipe'a. Swipe tutaj jest. Ulele. Ulele, będziesz musiał chyba się posiłkować dodatkowym obrażeniem z Spiro Power. To nawet dalej ci to nic nie... A nie, dobra, już nie robię. Dobra, tylko że ja nie muszę swipe'a zużywać na to. Swipe'a nie muszę, mogę wywalić arcymaga. Hej, już do ciebie idę. Lecz go, lecz. Bezproblemowo, panie, bezproblemowo. O, to mnie zrobił teraz. Uważaj z tym! Gotowe. No i dobra. To kapłan Warlock, niezłe połączenie widzę. No to ci nie ratuje. To cię nie ratuje. Poddaję. No i spoko. 2-0, ładnie poszło, poszło ładnie i nabijamy kolejne kwestiki, więc tutaj arenka przyzwoicie na razie idzie. Jestem bardzo content. Jestem tego bardzo content. Bo przynajmniej będzie jakaś arenka w miarę na YouTube'ka. Tyrande! Kontra! Tyrande! Bym trafił, nie, tym razem kapłan wojowy. Daj mi siłę, Eluno, daj mi siłę. I straszna, hu hu hu. Dobra, pyk. Dobra, może to zostawię, wywalę to i to. Grobowa runa może mi się przydać do czegoś jeszcze, ale mam tutaj... Że tylko na to będę mógł to rzucić, no, prawdopodobnie. Nie wiem, czy go nie zagram w pierwszej turze zaraz teraz. Bo tu jest takie rozdanko, bym powiedział, mocno... Mocno nie halo. Przygrywie, kurwa, dam przygrywie. Kurzająca karta, dobra. Wciąż jest tyle niewykorzystanej mocy. No dobra, no to masz takiego pana. And what you gonna do about it? Oh, woman. Cóż za los! To nie ja! No dobrze, no to masz takiego ziutka. Nadlatują na skrzydłach zniszczenia. Jeszcze ma smoka. No to się czuję, że będzie... Oj. Gotowe. No nic to. Będzie słabiutko. Czuję, że będzie słabiutko.
jeszcze nie będę temu demonowi dawał tego Jagoni, bo to dopiero przy trade by się przydało. Albo może później. Proste zaklęcie załatwi sprawę. I tu już jest pewna lipa. Pewna lipa już tu jest. Dobrze. Może nie dobrze, no ale dobra. Jeszcze na mnie za wcześnie! No to mamy dwa demony. To nie zabawka! Najgorzej, że dostał właśnie. Ty w koniecku! Jebaniutki ma tego samego smoka co ja. I to już jest kaszana. Dobra, no mamy takie coś i to może być wykorzystane przeciwko temu typkowi. Palę się do walki. Tak, kocioł to Dobra, no to musimy wywalić tego. No dobra. Hej, przegrywę! To nie ja! Hej, przegrywę! To nie ja! Magia to nie zabawka! Fucking hot! Co on tu wyczynia, naprawdę, ja pierdzielę, co on tu wyczynia? Czy w cieniu panuje chłód? Gotowe! Czy w cieniu panuje chłód? No to ta rozgrywka jest, co on ma bardzo dobre karty. Ja ich powstrzymam!
Jaki chuj, ale miał ten. No dobra, no to tutaj rozwalił, więc tak będzie się zawsze. Zrobił to! Zrobił to! W zajebisty sposób, no. Skończyła się dobra pasa, widzę. Skończyła się dobra pasa, niestety. Zwierciadło duszy zrobiło niesamowitą robotę. Wygrało mu gierkę po prostu. Tyrande! Kontra! Tyrande! Elrino, daj mi siłę. Bogini jest moją tarczą. Mi potrzebne to słowo cienie śmierć w tym momencie i to chyba nie bardzo. Murmia spoko. O, ten krokoliszek też tak średnio, no ale dobra, jest przynajmniej murmia jest. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Gotowe. Dobra, wyczyściłem ten stół z tych bzdetów. Niech mi się tu nie pałętają. No musiał mieć skarabeusza, no musiał mieć, no naprawdę. Dobra, dobrałem sobie karcioszkę. On ma przewagę w kartach, niestety. Musimy oczyścić słoneczną stronę. Dobra. Można i tak. Him. Tak łatwo się łamią.
co on tu zrobił? Jebaniutki, co on tu wymyślił? Do ataku! To coś więcej niż miasto magów! Muszę sobie dobrać kartę niestety. Myślę, że w tym momencie najlepszym wyjściem będzie zamiast bo mam zawsze coś na stole, czyli zniszczyłem stolnika, więc to by było najlepsze zagranie. Jaka jest wola Eluny? Tak sobie myślę. Twoja przyszłość nie istnieje! Okidoki. Co my tu możemy zrobić w takim razie? Uciekajcie! Ja ich powstrzymam! Dałby mi się ten smog z erupcją magii, który dałby mi jakieś spele. Bo na razie to jakoś tu średnio cokolwiek. Będzie boleć. No nieźle czyści, to jest fakt. To jest fakt. Tego nie mam jak zniszczyć. Gówniaka. Więc to zniszczę tak. Czy w cieniu panuje chłód? Gotowe. Dobra. Ta historia zasługuje na nowe zakończenie. Zwala sobie. No, tylko że to może być zajebisty dla niego ruch. To akurat się pozbędę z słowem cienia śmierć, tylko że on to same takie teraz będzie karty pewnie grał. Bardzo mocne, więc mogę nie wyciągnąć tego w ten sposób. Nie wiem, co on tam wybrał, więc może mieć zajebiste karty, typu kontrola umysłu na przykład.
Ale to i tak ja wygrałem. Wygrywasz. Więc Elysiana nie pomogła. Elysiana nie pomogła, a ja mam prawie zrobione zadanie kolejne, więc mamy 3 zwycięstwa. Nie jest jeszcze tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Zagranie z Elysianą no niestety nie bardzo pomogło naszemu przeciwnikowi. Tyrande kontra Valera. Tyrande kontra Valera. Daj mi siłę. Trójka, czwórka, dobra, wale to i to. Stawię sobie trójkę i piątkę, bo może być zawsze gorzej. No i mamy Mortal Coila i piąteczkę, więc nie jest najlepiej. Nie jest to najlepsze rozdanie, a to jest The Wotro Druid. Wotro Druid przeciwko nam. No dobra, nic, cisza. Cisza, spokój. Z Coinem zawsze możemy zagrać w trójeczkę, jakby coś było bardzo nie halo. Ale nie musimy, dobra, no to sobie dobierzemy kartę. Dobra, no karta to karta. Nieźle. Czy w cieniu panuje chłód? Będę nie dostał tylko tego z obrażeniami, to będzie spoko. No kto normalnie chowałby? Czarny lód! Przez wistronika z twojej talii w kupie siła. No dobrze. Gotów do strzału! To nie jest to w sensie brzucha. Co ja mam teraz zrobić? Muszę zabić części brzucha, więc mi dam plus 1, plus 1. Chyba, że wtedy nie zabiję części brzucha. Musimy oczyścić słoneczną. Jeszcze na mnie za wcześnie! Gotowe. Pierdzieliłem trochę. Jednak. Tyle możliwości. Daj mi jakieś zadanie. No nie, tylko nie ten. Poproszczkę, a drugą dostaniesz gratis! Oczyścić drogę! Powstrzymam! Gotowe!
mi tu lipa bardzo, bardzo, bardzo lipa. Nie poddamy czarnej świątyni! Magia to nie zabawka! Tylko nie zbój! To już jest coś. Jak przeżyje mi ten stronnik, to... Na luzie, wcale nie był tak duży. O, masakra jakaś. Masakra jakaś, bo tutaj będzie naprawdę, nie wiem, co tu będzie się działo. I to jeszcze sekret maga, kurwa, może być kon... tym. Może być counterspell. Ale jak nie zaryzykuję, to nic z tego nie będzie. No dobra. Serio? Właściwie to mi dobrze. Ale kurwa lipa, ja pierdzielę. Ty wybierasz różdżkę, głuptasku. Coś źle przemyślałem, kuźwa. Już po wszystkim. Coś źle przemyślałem, ja pierdzielę. Ten Baron Kedun miał przeżyć. I nie przeżył. Jeszcze jedna porażka i wypadasz. Coś popełniłem, jakiś błąd z tym Baronem Budonem i niestety... On miał 5 życia chyba i dlatego. Miał 4, a tamten smok miał 4 życia, z tym zrywem źle przemyślałem sprawę. I Baron nie czyścił tego stołu, więc tutaj było... kaszana trochę. Ale zasadniczo i tak bym chyba to przedupił, i tak bym to przedupił. No nie było dobrego wyjścia z tej sytuacji. Tyrande! Kontra! Tral! Eluno, daj mi siłę. Dobra, wywalamy wszystko, bo jest za drogie. Dużo tańsze to nam nie wpadło do ręki, ale przynajmniej coś ze zrywem jest. I trójeczka. Szamano druid, no, no, no.
kartu, a czas ucieka. To ja nie mam co robić w takim razie. No dobra. On mi to zajebiście zrobił. Czy w cieniu panuje chłód? Ja bym się kurwa tego pozbyć, tej dziada, więc... Jest zajebiście niefajnie. Jest zajebiście niefajnie. To coś więcej niż miasto magów. Kuźwa, no i weź tu teraz. Dobra, tego załatwimy tam. Będzie ciężki meczek. Zrobił taką robotę, wyprzedził mnie w manie. Dzięki temu kotowi. Co tu robić? Na luzie, wcale nie był tak duży. Pięć, to mnie nie ratuje, więc to nie jest tak. Gotowe. Mogę zrobić coś takiego najwyżej. Piri pi piri piri pi 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 pi. Co za dzień! Co za cudowny dzień! Coś tu nie gra! Coś tu nie gra! Oh no, serio? Jaki chuj, no nie, no nie uda się. Dobra, robimy to tak. Dobrze.
7. Musimy oczyścić słoneczną stronę. Za honor! Może być jakieś trzęsienie ziemi albo coś. No właśnie, tak myślałem. No i mnie tutaj zajedzie tym gównem. Ten taki deck wytrzasnął. Boże, serio? Serio? Ja pierdzielę, no. Może mnie zajebać samymi tymi dzikimi. A, dobrze, że to jest. Podwójny czas! To podwójna płaca! O, akurat nie jest takie groźne. Jest jakiś ten? Nie ma. Dobra. Serio? Masakra jakaś. To skąd się bierze ta magia? Niemożliwe, no kurwa. Jaki typ? Jaki typ? Obrażeniami mnie zajebał. No to jest proste jakaś niewiarygodna coś. To była twoja trzecia porażka. Użyj klucza nagród, żeby sprawdzić, co udało ci się wygrać. Results and rewards. Zaraz sobie uzupełnimy. Co my tam mamy? Te trzy niestety. Bez większego powodzenia. 25 golda pasu jest 15. I 15 pyłu. Dobra, 25 golda, 15 pyłu. Zapisujemy sobie historię. Dobra. Dobra robota. Kiedy zaoszczędzisz trochę złota, spróbuj znowu zawalczyć na arenie.
Nie wiem, czy chcę zobaczyć na arenie. Co my tu mamy? Pakieciki jakieś. Dobra, otworzymy sobie. Nic ciekawego. Epicka karta! Bojowy skałownik. No, to coś tam wpadło. Epicka karta! Gorliwy uczeń. Polska parcza prowokacja. Ja tam przeciwko kartowcom do kolekcji kolejne epiki. Epicka karta! Totemiczny Goliat. Dobra, nic ciekawego. Legendarna karta. Zguba smoków do łowcy, no spoko. Przydatna legenda do takiego agresywnego łowcy, ja znałem. Trochę pyłu też pewnie wpadło z tego wszystkiego. Nawet nie. Nawet nie. Tyle nowych kart, że nie wpadło. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.